Czym jest endometrioza? Endometrioza jest dla mnie okropną, naprawdę okropną chorobą, bo po pierwsze ma fatalne objawy, które zwalają z nóg kobiety, nie pozwalają im się rozwijać zawodowo, nie potrafią się cieszyć dniem codziennym. Na szczęście dotyczy tylko to okresów miesiączkowych problem się pogłębia, jeżeli kobieta chce być w ciąży. Do objawów endometriozy należą przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo bolesne miesiączki, które pogarszają się z roku na rok. Te objawy mogą się pojawiać u kobiet, które dotychczas prawidłowo miesiączkowały albo uważały, że prawidłowo miesiączkują i nagle w 27, 8 czy 30 roku życia zauważają, że cierpią coraz bardziej, muszą zużywać coraz więcej tabletek przeciwbólowych. To to jest pierwszy objaw, który nasuwa lekarzowi podejrzenie endometriozy. Jak sprawdzić, czy mam endometriozę? Żeby ją potwierdzić, należy wykonać badanie ultrasonograficzne, które pokazuje ogniska endometriozy albo w jajniku, albo w jajowodzie. Może być też tak, że takie ogniska nie będą widoczne, ponieważ mogą być bardzo małe i natomiast zwielokrotnione, czyli może być wiele malutkich, jak łepek od, szpilek, łepek od szpilki gózków rozsianych po całej jami brzusznej, które dają wielki ból w czasie miesiączki. Pozostałe objawy są już jak gdyby następstwem endometriozy. Mianowicie niepłodność jest również objawem endometriozy. W jaki sposób endometrioza może powodować niepłodność? Niemożność zachodzenia w ciąże wynika z tego, że jest zaburzony transport komórki jajowej przez jajowody. To jest jedna z koncepcji. Druga mówi o tym, że prawdopodobnie występują przeciwciała, przeciwko tym implantom endometrialnym, które powodują, że ciąża nie może dojść do skutku. Czy endometrioza jest wyleczalna? Są postacie endometriozy o bardzo, bardzo ciężkim przebiegu. Myślę tutaj o paniach, które w czasie miesiączki mają krwawienia przy oddawaniu moczu, jak również krwawienia przy oddawaniu stolca. To są rzadkie, bardzo ciężkie, trudne do leczenia przypadki, ale wyleczalne. Głowa do góry, można się z taką endometriozą uporać. Klucz no, programu jak gdyby leczenia endometriozy to jest osiągnięcie ciąży. Jeżeli się nie uda uzyskać ciąży po leczeniu operacyjnym, bo endometriozę leczy się przede wszystkim operacyjnie, laparoskopowo, to pozostaje metoda in vitro. I na szczęście przy zapłodnieniu in vitro endometrioza nie przeszkadza przy prawidłowym rozwoju ciąży. Więc wszystkim paniom, którym się nie uda zajść w ciąży w sposób naturalny, które miały endometriozy, to na pewno będą miały dziecko tylko metodą sztucznego zapłodnienia.